Kuba, wygrywamy 4-0. Dwie twoje piękne bramki głową. Jak skomentujesz dzisiejszy mecz? No, myślę, że spotkanie było do pewnego momentu wyrównane na pewno. Mieliśmy swoje sytuacje głównie ze stałych fragmentów. Dzisiaj nie ma co ukrywać, Farid naprawdę bardzo dobre piłki grał i byliśmy groźni z tych stałych fragmentów. Można powiedzieć, że po każdym dochodziliśmy do jakiejś sytuacji. No i w końcu się udało. W pierwszej połowie udało mi się strzelić ze stałego fragmentu. Później uważam, że z przebiegu meczu byliśmy coraz groźniejsi. No i wynik pokazuje jednak, że dzisiaj naprawdę zagraliśmy dobry mecz i jest to fajny wynik. Można powiedzieć, że sytuacja w tabeli jest spokojna, to nie znaczy, że nie będziemy walczyć, bo tutaj każdy ma na pewno swoje ambicje i swój charakter i w każdym meczu gramy o 3 punkty. Tu reprezentujemy GKS Jastrzębie, tu na pewno nikt nie będzie odstawiał nogi czy wychodził na mecz pograć w piłkę, tutaj się gra o zwycięstwo, tak? Na koniec chciałbym zadedykować pierwszą bramkę swojej żonie, która dzisiaj razem z córką była na trybunach, a drugą bramkę chciałbym zadedykować bratu, który ostatnio doznał złamania nogi w swoim meczu. Wracaj do zdrowia. No i super, dzięki. Dzięki.